Krzysztof Bibisz, witam Państwa w teleturnieju, którego emocje przyspieszają tętno i wywołują dreszcze, bo gra w ciemno po prostu elektryzuje. A naszym graczem jest pani Laura Mormol z Lubania. Oglądając graczy, stwierdzam, że jestem bardziej uparta od nich, co pozwoli mi na osiągnięcie zamierzonej kwoty, czyli 20 tysięcy złotych. Dzień dobry pani Lauro, witam serdecznie, grze w ciemno. Jest pani windykatorem, wyczytałem. Tak. To proszę mnie oskubać, wygrać ile można. Postaram się. Dobrze, tego życzę. Zaczynamy grę, prawda? Tak. Zaczynamy. Pani Lauro, jest jakiś system wyboru kopert? Chybił, trafił. Tak. Bardziej trafił. Mam nadzieję, że się uda. Proszę bardzo, możemy. 17. Proszę, tyle ma pani lat. Fajnie by było. 20. Bardzo proszę. 30. Mam tutaj. 40. Czułem, że będzie 40 i nawet czuję, co będzie dalej. 7. A nie, tu mnie pani zaskoczyła. Myślałem, że 50 pani weźmie. To już było zamierzone. Proszę bardzo, zapraszam na fotel. Dziękuję bardzo. Jakaś realizacja marzeń będzie w razie wygranej? Jak to będzie, pani Tak, Laura? Chciałyśmy z koleżanką wyjechać sobie do spa na tydzień czasu, odpocząć po ciężkim roku. To jest pomysł. To jest właśnie super pomysł. Jest koleżanka z nami? Tak, jest. Jak Ewa. Na imię? Ewa. Ewa, witamy panią, pani Ewo. Dzień dobry. Ja tylko króciutko opowiem, jaka jest kolejność gry. Otóż najpierw czytam pytanie, po czym pani wybiera kopertę, o którą w tym momencie gry pani walczy. Ja z kolei czytam 4 warianty odpowiedzi. Jeżeli pani wybierze tą dobrą odpowiedź, koperta jest pani. Jeżeli złą, zniszczy pani własnoręcznie w tej oto miszczareczce. Dobrze. Startujemy? Tak. Oto pierwsze pytanie dla pani Laury. Przez którą z tych stolic nie przepływa Dunaj? Ups. Która koperta? 7. Bardzo proszę. I mamy takie warianty. Przez Wiedeń, Budapeszt, Bratysławę czy Berlin? Odpowiedź A. Koleżanka kiwa głową. Berlin. Berlin, odpowiedź D. Muszę zniszczyć. Odpowiedź D, Berlin. Pani Laura, na pocieszenie powiem, że nigdy nie wiadomo, czy dobrze, że się niszczy, czy źle, prawda? Zgadza się. Proszę bardzo, do niszczary 7. Nie chciała. Ale zauważyła pani, że nie chciała, nie chciała, prawda? Można jakoś wyczuwa te koperty, ta niszczarka nasza. Może. Jedna poszła, ale jeszcze 4 koperty może pani zdobyć i oto kolejne pytanie. Z którego kraju pochodzi wojak Szwejk, bohater powieści Jarosława Haszka? Aha, koperta najpierw. Tak. 17. Trzeba pracować na to spa, prawda? Tak. Ale nie posmutniała pani po pierwszej zniszczonej? Nie, nie. Na pewno? Na pewno. Dobrze. Z Węgier, z Polski, z Czech czy z Niemiec? Wojak Szwejk. Proszę nie patrzeć na koleżankę, pokażę nam znowu na palcach. Zgadła? Koleżanka wie. No właśnie. C. Czyli skąd? Z Czech. No jasne, z Pragi dokładniej. Jednak mimo wszystko stres robi swoje. Przepraszam, nie usłyszałem. Mimo wszystko stres jednak robi swoje, że tak, człowiek dłużej musi mieć. To jest prawda. Proszę teraz już bez stresu tą 17 przesunąć na to pole zwycięzców. I kolejne pytanie, 3 koperty jeszcze do wygrania. Jaki tytuł nosi ostatnia część cyklu filmów Władca Pierścieni? O którą pani zagra? 40. No tu widzę, że humor się poprawił. Tak, zdecydowanie. Dwie wieże, Powrót Króla, Hobbit czy Wyprawa? B. Czyli? Powrót Króla. Bardzo dobrze. Czyli mogę sobie położyć. Tak jest, można położyć. I teraz sytuacja na stole jest taka. 2 koperty ma pani, ja mam 2 koperty, 1 zniszczona. Przedostatnie pytanie dla pani Laury. Który europejski kraj
wyzwalał od okupacji hitlerowskiej drugi korpus Polski generała Andersa? O matko. Najpierw koperta. To tą gorszą. Tylko która? Właśnie, to proszę wybrać. Czekałam, że pan mi podpowie. 20. Proszę. Francję, Włochy, Holandię czy Norwegię? Nie, to w historii nie byłam nigdy dobra. Noga. Noga straszna. Motyla noga. Wyzwalał do okupacji. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Zaryzykuję, a... Że Francję. Tak. A bitwa pod Monte Cassino? Włochy. Włochy. Czyli do Niszczarki. Do Niszczarki. No widzi pan. Tak bywa. Też wolno to mieliło, wolno strasznie, prawda? Zauważyła to pani? Tak. No. I to już drugą. I została ostatnia koperta, koperta z numerem 30. I ostatnie pytanie dla pani Laury. Który typ zwierząt charakteryzuje się ciałem złożonym z głowy, nogi i worka trzewiowego? No oczywiście koperta 30. Tak, 30, teraz mamy warianty. Mięczaki, stawonogi, ramienionogi czy szkarłupnie? B. Mięczaki, odpowiedź A. Widzi pan, a to mnie zmyliło. To mnie zmyliło. Proszę te koperty na środek. Na środek, tak? Tak, na środek. Teraz zajmiemy się licytacją. Wiedza za nami. Pani Laura, czy chce mi pani sprzedać te koperty, czy je pani zabierze z sobą? No, jak spróbuję sprzedać, jak pan dobrze zaproponuje cenę. Dobrze nie zaproponuję. No domyślam się, bo jest mało, nie? Mało kopert. Najlepsze zniszczone niestety. Mhm. Tak nie chciało mielić, pamięta pani? Tak. To chyba, że pani jakąś taką rozsądną propozycję, żebym mógł się zgodzić. No tak planowałam 20, ale widzę, że dwie koperty są, to może po 5 na każdą. Albo by wam wziął tą gorszą, a A5 mi dał za tą gorszą, a jedną lepszą bym sobie wzięła. Może być tak. Możemy tak zrobić. Mhm. Tak? Ale pan będzie blefował, że weźmie tą gorszą, czy tak weźmie pan naprawdę tą gorszą? A po co pani pytała? Wiem, pani że to jest zapytała gra. Się, ja powiedziałem, że możemy tak zrobić, prawda? Dobrze. To która jest gorsza i za którą pan mi zaproponuje 5 tysięcy? Gorsza jest 40. 40, tak. Tak. Ale gorsza w sensie takim, że, że jest więcej niż 5 tysięcy i pan mi tylko 5 tysięcy zaproponuje, czy? Teraz się zaczyna pytania, ja się zgodziłem, prawda, na pewną umowę. To dobrze. A teraz zaczyna się, za chwilę będę powieść pisał o kopertach. Dobrze, to ja, to za 40 pan mi proponuje 5 tysięcy, tak? Pani zaproponowała. 5 tysięcy, a dobrze. Ja się zgodziłem. A za 17 też by pan coś zaproponował sam od siebie, czy nie chce pan tej 17? Mogę też zaproponować. A ile pan zaproponował? Może ustalmy tak. Mhm. Pani proponuje, czy ja? Ja za 40 zaproponowałam. Tak. Te 5 tysięcy. I teraz oczekuję, co bym pani zaproponował za 17. Pani zaproponowała, żebym odkupił gorszą za 5 tysięcy, tak. Prawda? A tą lepszą chce sobie pani zostawić. Tak, ale pan powiedział, że miałby pan gest i też by odkupił tą drugą. I właśnie chciałabym, tak. Żeby pan powiedział, jaką ma pan propozycję. Za drugą dam 100 zł. A to mogę ja za coś zaproponować? Proszę bardzo. A za drugą na przykład, gdybym też chciała 5 tysięcy? Wiem, że 100, a 5 tysięcy to jest duża różnica, ale tak sobie planuję. No, że muszę też, jak koleżanką pojedziemy, no to trzeba jakoś tak podzielić sensownie tą kwotę, żebyśmy się we dwie zrelaksowały. A nie jedna bardziej, dobrze, druga pani mniej. Lauro. Mhm. Zapomnijmy o tym, co pani zaproponowała na początku, tak? Dobrze? Tak. A ja się zgodziłem. Tak. I teraz o tym zapominamy. Dobrze. Bo widzę, że pani chce wyciągnąć coraz więcej. Tak. Bo ja się zgodziłem od razu. Tak. Prawda? I to była dla pani dobra propozycja. Tak. A moja zgoda. Oczywiście.
Pani teraz chce jak najwięcej wyciągnąć ze mnie za dwie koperty. To teraz będziemy na moich warunkach licytowali. Dobrze. Za dwie koperty po 1000 zł. Czyli w sumie 2. No to ja z tych 20, co zaplanowałam sobie... Za 5 kopert pani zaplanowała. Tak? A nie zakładałam, że 5 wygram. A ma pani 2. A nie planowałam, że wygram 5. Dobrze, może pani zakładać 20. Proszę bardzo. Dobrze, no to jak pani proponuje za każdą 1000, tak? Tak. No to ja spuszczę 2000. Z tych 20. Czyli 18. To ja dam za 2 koperty 3000. 3000. No to jak pan podwyższył 1000, to ja za każdą obniżę 1000, czyli 16. Ja w takim razie pójdę 1000 w górę, 4000. 4000. No właśnie, to jest ten problem. Ja chcę teraz... No tak pan zszedł 1000, no to ja zejdę też 1000. Ja do góry poszedłem. A ja zejdę za to też 1000, już nie 2, bo to coraz mniej się robi. I 15. Ja w takim razie za 2, 5000. No gdzieś się spotkamy, nie? Nie wiem tego. To zależy tylko od pani. Dobrze, to 15, no to zejdę 500, 14,5. 500 pani schodzi, tak? Tak. To ja dodaję 100 zł. 500. A nie mógłby pan dać za 2 po 5000? Nie. Nie? Ale tak mi zależało, żeby tak za 2 koperty wziąć 10 tysięcy. Minimum. Mieć flana je realizować, to nie zawsze idzie w parze. To co, panie Krzysztofie, a za drugą ile bym pan dał? Czy drugą mam sobie wziąć? To wracamy do punktu wyjścia, tak. Dobrze? Dobrze. Pani zaproponowała 5 tysięcy za jedną, tak? Tak? I drugą pani powiedziała, że sobie weźmie, prawda? Tak. To co, bierze pani 5 tysięcy? Kopertę 17. I kopertę 17. Tak. 5 tysięcy proszę. Pogadaliśmy się, prawda? Tak. A stanęło na pierwszej umowie, prawda? Zgadza się. Proszę bardzo, to jest 5 tysięcy i koperta 40. Moja, tak? Tak? Tak. I ta 17 jest lepsza, tak? Od 40. Tak? Przecież wie pani, że to jest gra w ciemno, prawda? Tak. To można blefować. Można. Jak najbardziej. No. I co pani najlepszego zrobiła? Pokazać? Tak. Już trudno. Tam jest 100 tysięcy. Proszę zobaczyć. Albo może pani ode mnie odkupi. A jak pan miał teraz, żebym odkupiła, jak już pan powiedział, co tam jest? A ja może blefuję. A czyli ja odkupując teraz muszę troszeczkę z tej kupki oddać, tak? Nie troszeczkę, wszystko i kopertę i pieniądze. A, tak się spodziewałam, że będzie taka taktyka, że już się pogubię. No jaka? Gram otwarcie. Mówię wszystko pani. No to co? No to wezmę w takim razie 2 koperty. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości już, bo tak? Bo to jest moja koperta. Aha. I ja tylko jedynie mogę ją odkupić, tak? Tak. A za ile? Za 5 tysięcy plus koperta 17. Ale ma pan wymagania. A pani? Ja takich nie miałam. No jak? 2 koperty wezmę. No pan jest w lepszej sytuacji, bo wie, nie?
Ewa, powiedz, co robić. Ja myślę, że powinnaś wziąć tą kopertę i zamienić. Oddać te 5000 i tą drugą kopertę. Tak, ale pan Krzysztof może blefować, że tutaj jest coś. Może. Zawsze jest ta rytualność. Czyli mam wziąć dwie koperty, tak? Myślę, że może tą jedną. Tą jedną? Ale pan Krzysiu już nie chce, żebym brała tą jedną. Teraz jest taka opcja, że pan Krzysztof chce 17 i z powrotem te 5000 już nie mamy powrotu. 5000 i kopertę. 5000 i kopertę. Ja cię rozumiem. Ale może i dobrze się pozbyć tamtej koperty. Kto wie, co tam jest. No. No właśnie, trudno wyczuć. Czyli dwóch kopert już nie mogę z powrotem wziąć, tak? Już pan sobie zarekwirował tą 17, tak? Nie, 17 jest pani. Moje jest 40. Tak, ale jak pan teraz chce odkupić 40 ode mnie, to pan zabiera 5000 i 17, tak? Ja nie chcę odkupić 40 od pani. Mm-hmm. Nie chcę. Ona jest moja. Mogę ją pani sprzedać. Pan mi chce ją sprzedać, rozumiem. Za te 5000 i kopertę 17. Za wszystko, co pani ma. W ten sposób. Nie, no dobrze, wezmę. A mogę dwie koperty już wziąć? Bez tych 5000? To jest... Dobrze, ja wiem, że... Dobrze. A czy ja mogę wziąć dwie koperty? Czy mogę teraz wziąć dwie koperty? A z czym ja zostanę? A z czym ja zostanę? A z 5000. Ja panu oddam 5000, a zabiorę swoją kopertę 17. I 40. Nie. Tak już pan nie chce, tak? Proszę położyć moją kopertę. Dobrze, proszę bardzo. Bo moja, prawda? Tak. Ja zaproponowałem, pani nie chce. Nie chce pani? Weź tą 40. Dobrze, wezmę 40. To proszę, pieniądze i 17 na moją stronę. Proszę bardzo. I koperta 40 pani, tak? Tak. I okej. I co, uważasz, że to dobrze? Czy dobrze to się okaże? No, bardzo dobrze. Nie, jeszcze gorzej trafiłam. Bo tak, dlaczego dobrze? Miała pani dwie koperty, a teraz ma pani jedną i nie ma pani pieniędzy. Nic, no właśnie. No. No bo dobrze. Co z tą windykacją? Niech pani nie podaje adresu, gdzie pani pracuje, bo nie będą korzystać. Nie, no nie jest tak źle. To co pani... No jest źle. Już jest bardzo źle. Wiem. Już się teraz tak pogubiłam. I co teraz? Nic, koperta jest pani. A mogę sprzedać tą 40? 1000 złotych dam za nią. Dobrze, a nie mogę z powrotem swojej 17? No nie, bo jest moja. I to jest ta lepsza akurat. No zgadza się. Dobrze, wezmę 40. Trudno. A co z tym spa? No co za... Ile kosztuje spa? No tylko tak. Nie, bez cudów. Nie, wiem. Tygodniowe tak liczyłyśmy ze wszystkimi atrakcjami z 7000. A bez atrakcji? No to do spa się jedzie tylko z atrakcjami, jakieś masaże, no musi być pełen relaks. Już nie wymagam wiadomo ile, ale niestety no tam, gdzie chcemy jechać, to wydatek jest. Dobrze. Dam 2000 za tą kopertę, a 5000 sobie zarobicie na spa. Ale jak zarobimy? No w pracy. A w pracy tak nie... No jak? Nie. No nie wiem, jak chce pani zarobić od 9 do 16, no. Jak ludzie... Jak zarabiają. Te, co się zarabia, to są na inne wydatki. Nie, pan Krzysztofie, za mało. 2000. Rano trzeba po prostu wstać, zjeść śniadanko i z energią do pracy. 8 godzin popracować. I potem, wie pani, jak przyjemnie za zarobione pieniądze spa sobie zafundować. To frajda. No tak, zarabiam pieniądze, też na to spa bym musiała trochę poczekać. No, a 2000 na atrakcję będzie. Nie, jakiś nie. Koncert tam pójdziecie, gdzie to spa będzie? Lądek Zdrój czy gdzieś? Tam, hotel, tam na Helu, nie? No to na Rybkę pójdziecie. Na Rybkę. To co, idzie za 2000? Nie, panie Krzysztofie.
Czy woli pani dłużej popracować? No będę zmuszona. A nie mogę swoje 17 odebrać? Wziąć dwie koperty z powrotem? Nie ugnie się pan? Ugnę się, no. Ugnę się, jeżeli wymienimy 17 na 40. To już jest lepsza propozycja. Lepsza propozycja dla pana czy dla mnie? Dla pani. Mniej pani będzie musiała dopracować. I co, Ewcia? Proszę wymieniać czy nie? Proszę nie wymieniać. Ale teraz naprawdę radzę. A u pana to tak trudno wyczuć, kiedy pan naprawdę radzi. Już teraz mi szkoda was, no. Chociaż jedna niech pojedzie. Nie, nie może jedna. No to dwie krócej. To dwie krócej, już prędzej, nie? Nie, zostawię sobie tą 40. Ale pani wyjdzie z niczym. Naprawdę, ta koperta to, że tak powiem, fatalna. Fatal. Czyli co, tylko pan wymieni 17 na 40, tak? Tak. A jeszcze, a jakąś... Pieniędzy już nie dam. Nie dorzuci pan pieniędzy? Bo 17, coś tam jest, no. Mhm. Gotóweczka. Dobra, zostawię 40. Trudno, panie Krzysztofie. Oprawię no sobie dobra, wam, no. To miała pan... Ja uprzedzałem, prawda? Tak. Żeby nie było na mnie, że przez Ibisza nie pojechałyśmy na spa, tak? Bo ja uprzedzałem, powiedziałem jak jest. Tak. Dobrze, no to kończymy grę chyba. Tak, Ewa? No chyba tak. Dobrze, biorę 40. Trudno. Dobrze, ale szkoda mi, sympatyczne dziewczyny pojechałyby sobie fajnie do Juraty na spa. No szkoda mi trochę, no ale... Już nic nie mogę tu zrobić, prawda? Bo pani odmówiła. Chyba, że te 2000 dam za 40, jak mówiłem. Chociaż coś. Kupicie sobie ten koralec z bursztynów. Nie, w takie rzeczy nie chodzimy. Dobrze, biorę 40. Trudno. A jak ja bym zafundował, bo sympatyczne dziewczyny takie, połowę tej waszej wycieczki? Pani mówiła 7. Mhm. To ja 3,5 dam na spa. Tam wymasują was. Faceci. Tak? Tak. Z gołymi torsami. No jeszcze, panie Krzysztofie, trochę pan poopowiada, już mi nikt nie puści z domu tam. To wytniemy, dobrze? Dobrze. Ewa, ale od razu pani mi się uśmiechnęła. Proszę, proszę bardzo. No. Za 3,5 leci. Nie. Nie, panie Krzysztofie, 3,5 nie. Nie damy rady. Dlaczego za 3,5. Za 3,5 nie damy rady. Biorę kopertę. Połowa wycieczki. Biorę kopertę. Tak, Ewciu? Bierzemy kopertę? Tak, bierzemy Trudno. Kopertę. No, to co ja mam zrobić? No, chciałem pomóc. Jakoś tu nie mam szansy. Nie, 3,5 to jest za mało. Ale zawsze coś. No zawsze coś. No ale to jest zabawa i człowiek musi ryzykować, zaryzykował. No i trudno. 3,5 jest tylko, za mało. Że pani źle zaryzykowała. Panie Krzysztofie, ale do końca nie muszę panu wierzyć, nie? Może pan chce dobrze rzeczywiście, no ale... No akurat w tym przypadku trzeba było wierzyć. Tak? Tak. 17 już mam. 5000 mam. No właśnie, mam, z tego to prawda? Bym ogołocił. Jestem zadowolony. No. Tak, pan jest A teraz chcę, żeby pani jeszcze była zadowolona. Nie, 3,5 tysiąca to jest za mało. Za mało. Miałam inne założenia i... Ale założenia już dawno runęły. Nie, i to już na początku. No. Ale wstyd jaki Teraz weźcie. Chociaż urwać cokolwiek tu Ibiszowi. Jest szansa 3,5 urwać. Nie, 3,5 za mało, panie Krzysztofie. Nie da rady, nie. Dobra, tam jeszcze w błocie was wytaplają, 4000 dorzucę. Panie Krzysztofie, ale był pan tam, wie pan jakie są ceny wszystkiego, prawda? I tylko pan 4000 na nas dwie... Ja akurat tam nie jeżdżę, bo dla mnie tam za drogo.
No dla nas też za drogo, dlatego przyszłam do programu wygrać. Już daje więcej niż połowę. No tak, panie Krzysztofie, 4000 to jest za mało. No po 2000 na głowę to przez tydzień czasu to nie da rady. Niech pani powie tak na całą Polskę. Tutaj dostałem czwórkę, resztę sobie zarobię. Pracodawca usłyszy, coś dorzuci, nie? Fajna dziewczyna. Może lepiej nie. Na bicze wodne. No zgadza się, bicze wodne. Ale to i tak jest za mało. Panie Krzysztofie, naprawdę. Ale jak za mało? Powiedziała pani 7, na dwie osoby 7. Tak, to wychodzi, no zgadza się. No. To już większość funduje. No ale apetyt rośnie, nie? Miara jedzenia. Jak się pani chce kąpać w szampanie? Nie, aż takich wymagań nie mam, panie Krzysztofie. Najlepszym. Aż takich wymagań nie mam. Nie, panie Krzysztofie, 4000 też za mało. Zmieniam taktykę. No ale to jest błąd. Jaka taktyka? O jakiej taktyce pani mówi? Pani Lauro, nie oszukujmy się. Nie musi być tak pan dobitnie szczery. Nie ma pani żadnej taktyki, pani Lauro. Bo ja mam nosa do taktyki, potrafię to rozpoznać. Gracza z taktyką rozpoznaje na odległość. A pan mnie rozgryzł od razu, tak? Słucham? I pan mnie rozgryzł od razu, dlatego tak skromnie mi pan potraktował. Biorę kopertę. No, masz ci los, no. Masz babo placek, o. Kobieta zmienną. Dobrze. Jest, tam jest jeszcze taka opcja, tak? W tym spa, o którym pani mówi, tak? Że jak się trochę dopłaci, to jest dwóch przystojnych mulatów. Z wahadłem, gołe torsy i z wahadłem. Poważnie mówię. I to kosztuje 500 zł. Tak? Tak. Więc na dwie dorzucę po 500, tylko... żeby też paniewę zresztą wachlował, nie? Nie tam, tylko panią, nie? A pan Krzysztof mówi, że dla niego tam za drogo, a wszystkie zna szczegóły, nie? I 5000 za tą kopertę. Rozumiem, że pana murzynki wachlowały. Jak pan już zna takie opcje. Nie, na to nie stać, no. Nie stać. Ja tylko z opowiadań znam, niestety. Tak. 5000, tak? Pan Krzysztof mówi 5000, tak? Tak, pan Krzysztof tak mówi. Za mało, nie? Za mało, nie za ale mało. Zawsze coś. Ale zawsze coś. O, no, pani Ewa. Ewa, nie mów, bo wiesz, jakie były rozmowy. Pani Ewa, już myśl o tych mulatach. Nie podpuszczaj mnie. Pani Ewa, tak? Już pani tych mulatów widzi? Pan Krzysztof powie o mulacie i już masz całkiem zaćmienie umysłu. Nie, biorę kopertę. Panie Krzysztofie, 5000 za mało. Pani Ewa, no, robię co mogę, widzi pani? 5000, dla mnie 5000. Pani Laura w tym momencie pozbawia panią możliwości, no, tych mulatów, no. Zadowolimy się białymi w domu, no nie? To jest tak, jeden mulat robi masaż, a drugi w jakie ma wahadełko. No. Wyobraziła sobie pani to? I jak? Fajnie? Fajnie. Już czuję. No. To co, bierzemy a pani kopertę. Laura chce panią tego pozbawić. Bierzemy kopertę. Tak? Ewa? Jeżeli jest twoja taka decyzja, to weź. Gdzie pani Ewa już o mulacie, no przecież widać. Ewa, w takim razie jak nie wygram, zrobimy sobie spa w domu. W łazience. No. Nie ma sprawy. Jedna drugą będzie masować. Za darmo. Dobra, biorę kopertę. Na co z tym spa? Trudno. Byłam nastawiona na większą kwotę na to spa. A jechać po to, żeby ciułać i wyliczać sobie, na co można sobie pozwolić, a na co nie, to jest tak niech jak z wakacjami. Niech pani mówi, powiedziała pani, z luksusami, z bajerami 7000 pani powiedziała. No tak. To tam no, ciułać, to, już dobrze, dobrze. To 7000... To już no, jest z szampanem, z mulatem, ze wszystkim. Jakie szczegóły zna i nie był, nie? No, to nie będzie 7 dni, a będzie 5, ale luks. No. Nie, 5000 to jest za mało. Panie Krzysztofie, biorę kopertę. Akurat, na 5 dni akurat. Ewa, co robimy? Kopertę. Pani Ewa chce, no przecież widzę. Zrób tak, jak uważasz. Może wykonam telefon do przyjaciela. Nie, biorę kopertę. Pani Ewo, niech pani powie tak szczerze, co pani myśli? Trudno szczerze. Jest pozbierać myśli. Możliwe, żebym wzięła te 5000. Zawsze to coś, ale jeżeli... No, będzie jest coś... Jest szansa, że jest tam trochę więcej. No, to później w domu będę miała. Po te 5000 to się zbieramy w ciągu roku. 40? Nic nie ma. Nic nie ma. Nic.
Biorę kopertę. No masz. Pani Lauro, uprzedzałem, że nie ma nic w 40. Wiem. Biorę kopertę. Trudno. Boję się, pani Krzysztofie, jak tam coś będzie, a ja pójdę z 5 tysiącami. Nie będzie. Nic nie będzie. Ewa, co robić? Ale 5 tysięcy za mało. Jeżeli taka jest twoja decyzja, to 5 tysięcy za mało, nie? Zawsze coś. No, na dobry się. Początek. Dobra, biorę kopertę. 5 tysięcy za mało. No dobrze, no, to, no już nic nie mogę zrobić, no. 7 tysięcy pani mówiła, tylko jest 2 tysiące różnicy. No, chciałem dać dużo, na to spa. Ale to jest dużo, 2 tysiące różnicy. Dobrze, żeby było mniej, jeszcze 1000 dołożę. 6. Ale kuszki, nie? Co tu robić? Tylko 1000, po 500 zł sobie dorzucicie. Może mężowie dadzą. No. Ewa, i co ty na to? Bo to wiesz, zbliża się ku 7 tysiącom. Zbliża się nasz wyjazd coraz większym mikrokami. Wiesz, nasz wyjazd zbliża się coraz większymi krokami. Pani mówcie o tych mulatach, bo nie dadzą. Jest szansa. No. Nie, biorę kopertę. Może jeszcze trochę... Biorę kopertę, Ewa. Skoro tak, weź kopertę. Trudno, zawsze będzie jakaś pamiątka. Ale nie, nie mogę. To za mała kwota, panie Krzysztofie. No tak teraz... Jak za mała? No, pani wiesz, chciała ja 7 tysięcy, różnicę, prawda? Ale założyłam sobie na początku 20, tylko pan mnie tak zamotał, że już zeszłam tych 7. To, co pani założyła, pani Lauro, to lepiej pani nikomu nie mówi, dobrze? Nie. No. Jeszcze za 2 koperty chciała 20, nie? Za 5 pani chciała. Ale nie... Ale na łatwe pytania nawet pani odpowiedziała. Tak pan myśli? Tak. Także szybciutko, żeby się nie kompromitować, wziąć już. Dobra, biorę kopertę. Trudno. Ale wziąć pieniądze. Biorę kopertę. Trudno. Czeka pani, kiedy dam te 7 tysięcy, tak? Tak, czekam. A jak nie dam? No to wezmę kopertę. Panie Krzysztofie. No i potem pani otworzy kopertę i powie, no trudno. Tym razem mówił pan prawdę. A ja nie uwierzyłem, szkoda. No. Człowiek ale pani powie inaczej, pani powie tak, ale to jest tylko gra. Nie, zabawa, nieważne. Nie, człowiek całe życie się uczy i niestety, no, ja założyłam sobie 20. A na spa zarobimy. Popracujemy dłużej, tak pani powie. Kiedy chciałeś no, jechać? Będzie... Proszę? Kiedy chciałeś jechać? No już jakoś teraz, nie? Tak, bo to już... A żeby zarobić tak w pracy, nie, to ile już... musielibyście pracować miesięcy? To? W tej windykacji czy gdzieś tam? Tak, no trochę czasu. Ile? Pół roku? No, trochę więcej. Więcej. No to kiedy wy pojedziecie? No właśnie. Jak pani weźmie kopertę? Dobra, biorę kopertę. Czyli nie pojedziecie? Trudno, biorę kopertę. Panie Ewo. Co z tym, mulatem, no? Czeka, on tam już na was czeka. Stoi, popija herbatkę i czeka. Żeby was wachlować. Ewcia, ja wiem, że można wierzyć, można nie wierzyć, ale... A wie pani, jak teraz... jest umieśniony? Mistrz Polski w kulturystyce. Poważnie mówię. A my taki potrzebujemy umieśnionych? Napnie się, coś ten. My wolimy delikatnych, kruchych. I chodzi w stringach. Panie Ewo, jadalnych. Ale... A to już w ogóle nas nie interesuje. A pan Krzysztof, jakie skojarzenia, nie? Pani Lauro, niech pani nie za siebie mówi, bo pani Ewy akurat interesuje. O smaku bananowym. Ewa, jak będą puszczać ten odcinek, to mężów chyba do spa trzeba będzie wysłać zamiast nas, nie? Żeby nie oglądali. Dobrze, biorę kopertę. Masz ci los. Biorę kopertę. No, powiem, że pani trafiła w mój słaby punkt.
Jak pani powiedziała, że chcemy spa, to rozbroiła mnie pani, no. Tak? Ja lubię kobiety, które dbają o siebie. I w związku z tym? Dam te 7. Ewa, no i co? I co? Mów, nie po cichu. Mówię, że weź te 7000. Tak? Dobrze, pewnie. To wezmę... Mamy na spa, to co nam lepiej, więcej potrzeba? Co nam więcej potrzeba, no właśnie. No a może być tak, że te 7000 położymy tu i ja się wtedy dopiero zastanowię. Proszę bardzo. Proszę, 7000. Proszę bardzo, tu mamy 7000. Proszę na nie popatrzeć i się zastanowić. Jak wyglądają te 7000? Jak to wygląda? No tak, dosyć. Przyjemnie. Tak. O, i co mam robić, Ewciu? Kopertę. Weź pieniążki. A pan zawsze mówi, że ta osoba, co tam jest, doradza, to zawsze źle. Z reguły źle i żeby nie słuchać. Ale pani Ewa dobrze doradza. Tak? Tak. Oj. Dobra, biorę kopertę. A jak z naszą umową było? Że, no, że tam te 7, nie? I dojdziemy, że 7 tysięcy pani chce, na spa. Na spa, nie? No, tylko ja... I dałem. Panie Krzysztofie, ale zakładałam te 20. I już zeszłam tak, że te 7 tysięcy będzie... Żeby tak... 3,5 na głowę. Zakładała pani 20, prawda? Mhm. Później zeszłam kopert. Do... Za 5 kopert. Tak, ale jak byliśmy przy dwóch, to dobrze. Zeszłam do 15. A przy dwóch pani powiedziała 10. No właśnie. O 5 za każdą pani powiedziała. Ma pan rację, panie Krzysztofie. No. Mhm. I bez targowania pani dostała 7. Mhm. Nawet więcej niż pani zakładała. Mhm. Gdybyśmy się targowali, to byłoby 3, 4, jak zawsze. Mhm. A tu jest 7. No to co, to wezmę te pieniądze, tak? Jak będzie później się okaże więcej w kopercie, to resztę mi oddajesz. To bierz kopertę. A już teraz zmieniłaś zdanie? Dobra, biorę kopertę. Bo jednak założyłam sobie te 10 i tak będę miała taki niesmak, że nie mam tych 10, tylko te 7. Ja wiem, że to jest dużo, ale założyłam sobie, że tak po 5 na głowę dla nas i nie chciałabym tak... Coś pani zmienia tutaj zdanie, kręci pani, prawda? No wie pan, jak to w no. razie jedzenia apetyt rośnie, nie? To nie jest tak, wiedziała że pani, pana 7, chce... kosztuje 7, nagle się okazuje, ale założyłam że 10, a, nie? Potem 20, a pani założy 30. Dobrze, a jak ja założyłam 7 i później wyszło, że już nie ma tych 10, to 7, to jeszcze coś pan od siebie by dorzucił. Że nie tak, że ja chciałam i tak pan się nakłonił w moim kierunku, dał mi te 7, tylko tak sam też od siebie. A te 7 to nie ode mnie jest? No tak, ale to tak... No pan tak zrobił, bo już tak... tak nakłoniłam pana, a tak, taki gest, że pan coś od siebie jeszcze dołożył. Dobra. 7000 nie chce pani za 40. Nie. To proponuję wziąć 17. Uh-huh. I dorzucę pani 5000. Tak, a tam minus 100% i wyjdę z zerem. Bo pani chciała 5 za kopertę, prawda? Tak. Tak. Uh-huh. To wyjdzie na to, że za 5000 kupiłem 40. Tak jak pani chciała. Tak, tylko to wychodzi na to samo, bo jak pan teraz da mi 5, ja panu oddam 40, da pani 17, a 17 nie chcę. Czy rozumiesz, że... Nie. Nie chce pani 17? Nie. Dobra,
dawałem 5000 i 17, prawda? Tak. Już nie będę więcej pani namawiał. Dobrze, bo już z całej sympatii już robiłem wszystko, co mogłem. A pani się uparła i pani myśli, że ja tu panią chcę oszukać. Nie, tak nie myślę. A co pani sądzi? Co ja sądzę? No. Nie, jakoś nie oceniam pana, tylko tak sobie założyłam, że chciałabym na to spa, no. Ma pani na to spa, przypomnę. No. Weź te pieniążki. Jeżeli to jest aktualne, to weź. Dobrze, wezmę pieniądze. 40 moja? Tak. Proszę przesunąć się w moją stronę. Albo może od razu do niszczarki? Rozumiem, że nie chcę wam pokazać, bo pan blefował. Mogę zobaczyć? Ja już nawet nie pamiętam, co tam było. Oj, tak już w ogóle nie chcę iść. Siedemnastkę poproszę do niszczarki, do mojej koperta. A może zobaczysz, jak pan Krzysiu pozwoli? Wątpię. Tylko tak po prostu, żeby chociaż jedną mi więc. Mogę zobaczyć? No tam jest troszeczkę, no. Czyli nie mogę zobaczyć? No po co? Może zobaczyć. Pan Krzysztof się nie ugnie. Widzę wzrok, wiem, co sobie myśli. Teraz już wiadomo, że tam coś było. No. Ale tak, nieważne, co tam było, prawda? Ważne jest co? To, że jest wygrany. No, że będą mulaci, kąpiele w szampanie, bananowe stringi i wszystkie atrakcje. 7000, gratuluję, 7000, to jest wygrana w Drzew Ciemno. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Ale wymęczyłam te lejki, co? 7 tysięcy jest to dużo w stosunku do zarobku. Tym bardziej, że przeczuwałam, że w kopercie numer 40 jest 100 tysięcy złotych. Jestem na siebie zła, że dałam się odwieźć i skusiłam się na tak niską kwotę. Państwo również mogą spełniać swoje marzenia, grając tutaj w ciemno. Zapraszam SMS o treści start pod numer 75550. Dziękuję. Do zobaczenia. Panie, bo także dziękuję. Do widzenia.